Cześć, witam Was na wideotesty.pl i zapraszam dzisiaj na pełną recenzję keypadu Avenger firmy Tracer. Jako że to urządzenie wzbudziło naprawdę spore zainteresowanie, jego recenzję zrobiłem w pierwszej kolejności. Przypomnę, urządzenie budżetowe służy głównie do grania, kosztuje od 70 do około 100 zł. Zapraszam Was do oglądania. No i szybko przypomnijmy, jak sam keypad wygląda. Zobaczcie, składa się z części klawiaturowej oraz podkładki pod nadgarstek. Bardzo wygodnej, fajnej, dobrze dopasowanej. Sama klawiatura jest też bardzo dobrze kształtem wyprofilowana, wygodna. Ręka może leżeć długo, nie męczy się. Z boku mamy dodatkowe przyciski Escape, Scroll Lock, Print Screen. Możemy je sobie też skonfigurować. Oczywiście tu przyciski takie do wyłączania głosu, ściszanie i robienie głośniej. Dwie spacje dla graczy leworęcznych, praworęcznych, dowolnie jak gramy. No i same przyciski. Oczywiście w grach te najprzydatniejsze. F1 do F6, 1 do 6, czyli oczywiście w strzelankach mamy tutaj najczęściej różne bronie przypisane. Podstawowe przyciski WSAD, QE często są używane do różnych interakcji. R oczywiście reload. Wiecie zresztą sami, jak to jest w strzelankach. Jeśli jakiegoś przycisku tutaj zabrakło, możemy go sobie skonfigurować na przykład na któryś z tych bocznych. Nie ma z tym problemu. No i jeszcze jedna ważna informacja. Keypad bardzo dobrze trzyma się podłoża, a to dzięki tym antypoślizgowym stópkom. Jest też fajnie wyważony. Nie lekki, nie ciężki, taki w sam raz. No i teraz chwilkę będziecie mogli zobaczyć, jak gra się na tym keypadzie faktycznie. Pogramy sobie w Aliens Colonial Marines przez kilka minut. Zobaczycie, jak ten keypad działa. Przede wszystkim nie ma problemu, aby jednocześnie mieć podłączoną też inną klawiaturę i korzystać sobie trochę z normalnej klawiatury, trochę z keypadu. Na przykład jeśli wyjdziemy z gry, chcemy napisać wiadomość, wysłać pocztę czy coś takiego, możemy użyć klawiatury pełnowymiarowej. Natomiast jeśli wrócimy do gry, możemy już skupić się na grze tylko i wyłącznie keypadem. Jak widzicie, w tej chwili wykorzystuję cały sprzęt od firmy Tracer, czyli jest tu także zestaw Transformers, czyli ta myszka laserowa o DPI 3400 oraz też klawiatura Transformera. Przy okazji przetestujemy w boju wszystkie te trzy urządzenia, ale skupiamy się przede wszystkim teraz na keypadzie. Ok, wstawiamy kampanię. Oczywiście gramy w najnowszy Aliens Colonial Marines. Recenzja tej gry dostępna jest na kanale GameNotOver.pl oraz także kilka gameplay. No dobrze, czytała nam się gra, możemy zaczynać. Jak widzicie, nie ma problemu z bieganiem, ze strafowaniem na tym keypadzie. Dam miotaczem teraz, proszę bardzo. Ok. Przykucniemy sobie, nie ma z tym problemu. Też możemy w każdej chwili zrobić sobie głośniej grę lub wyciszyć. O, włączamy dźwięk całkowicie. O, ktoś z boku nas naparza. Ok, zmienimy sobie teraz broń. Mamy już kilka różnych odblokowanych. A dobrze, może być karabin szturmowy, ok. No i przed chwilą wyginąłem, więc zaczęliśmy jeszcze raz. No i tak, spację mamy w bardzo fajnym miejscu. Jeśli gramy lewą ręką, to jest bardzo wygodnie naciskać ją kciukiem. Oczywiście, gdyby to Wam nie pasowało, możecie funkcję skoku przestawić sobie na któryś dowolny klawisz boczny. Wtedy będzie Wam wygodniej. Same przyciski chodzą bardzo fajnie, lekko, bez oporu. Skok jest to prawda duży, ale co kto lubi. Yeah.
Okej, tu się troszkę przyblokowałem, już biegniemy dalej. No i czas na kilka zdań podsumowania. Ten keypad firmy Tracer naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Dostajemy produkt fajnie wykonany, wysokiej jakości, o bardzo fajnych funkcjach za niewygórowaną cenę. Od naszej redakcji ten keypad dostaje rekomendację, jest naprawdę wart polecenia dla każdego gracza. Oczywiście po więcej informacji zapraszam Was na portal wideotesty.pl. Do pełnej recenzji tam będziecie mogli od razu sobie porównać ceny tego keypadu. No oczywiście graczy zapraszam też na kanał GameNotOver.pl, gdzie co kilka dni ukazują się nowe gameplaye, nowe recenzje gier. No a w dzisiejszym filmie to już by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam na kolejne rozpakowania oraz recenzje. Pozdrawiam Was, cześć!